Dzień dobry, Grzegorz Łaguna. Wracamy z raportem w Superstacji. Nie jedno, a dwa referenda to propozycja Andrzeja Dudy. Prezydent zapowiedział, że zapyta obywateli nie tylko o konstytucję, ale też o kwestię przyjmowania uchodźców. Prezydent Andrzej Duda nie ustępuje w kwestii referendum. Zapowiedział, że 11 listopada to dobra data na zapytanie obywateli o konstytucję, bo ma wymiar symboliczny. Prezydent ma nadzieję, że będą tam pytania, które wytyczą kierunek zmian ustrojowych. Polacy mieliby określić, czy chcą wybierać prezydenta w wyborach powszechnych, tak jak teraz, czy przez Zgromadzenie Narodowe, tak jak jest to w innych krajach, oraz czy chcą, żeby miał on silniejszą pozycję w państwie. Prezydent Andrzej Duda chce też zapytać Polaków o kwestię uchodźców. Jego zdaniem najlepszym terminem na przeprowadzenie drugiego referendum jest dzień wyborów parlamentarnych. W tej sprawie rozmawiał już z marszałkami Sejmu i Senatu. Dotyczy tego. My dzisiaj w naszej sondzie SMS-owej, tak samo jak prezydent Duda, pytamy, czy sam prezydent powinien mieć większą władzę. I czekamy na Państwa SMS-y o treści tak lub nie pod numerem 71303. No i tak jak Państwo widzą, ta sonda SMS-owa jest dostępna również na naszej stronie internetowej www.superstacja.tv, a tam oprócz sondy również fragmenty raportu i inne materiały z naszej anteny. A teraz już przechodzimy do naszego pierwszego gościa, Marcin Celiński z Liberté. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent stwierdził, że referendum w sprawie uchodźców powinno się odbyć, dlatego że ten wątek pojawił się chociażby w wypowiedziach pana Pawła Kukiza. I Paweł Kukiz też dzisiaj ma się pojawić w Pałacu Prezydenckim o godzinie 15. To jest chyba dość dziwny sojusznik dla Andrzeja Dudy. Ale ja myślę, że rozpatrywanie pomysłów, które same w sobie są dziwne w kategoriach jakichś koalicji politycznych, jest błędem. No, strasznie mi brakuje pytania w tym referendum o to, czy bezdomni powinni zniknąć z polskich ulic, a to proponował Korwin-Mikke i pan prezydent powinien się spotkać z Korwin-Mikkem i przedyskutować ten temat i włączyć takie pytanie. Jest jeszcze mnóstwo pytań, które... Czy kobiety powinny mieć prawo głosu? Na przykład też, tak? Jak znowu odniesiemy się do klasyka, Korwin-Mikke mówi, że niekoniecznie, więc można zadać ileś pytań. Pan prezydent, który jest ciekaw zdania Polaków na temat własnych kompetencji i własnego urzędu, najlepiej jakby zintensyfikował starania o przyjęcie go na Nowogrodzkiej. Tam pan prezes mu wytłumaczy, jakie on ma kompetencje. Jest to polityczna chucpa. To jest jakiś nonsens. I ta inicjatywa, która nawet w samym PiS-ie jest przyjmowana chłodno, jeżeli to jest pomysł pana prezydenta na jakąś niepodległość i niezależność od PiS-u, to mam wrażenie, że pomysł bardzo nietrafiony, ponieważ o ile nie ma pan prezydent dobrej marki jako mało skuteczny i mało samodzielny prezydent partyjny, no to w tej chwili stara się wyjść z mainstreamu partyjnego i pogrążyć się gdzieś w oparach śmieszności. Jedno pytanie to jest pytanie o sam sens tego referendum, o jego cel, a drugie pytanie o termin. Prezydent Duda stwierdził, że 2019 rok to dobry termin, dlatego że wtedy są nowe wybory parlamentarne, nie wiadomo kogo wybiorą Polacy, jaki będzie nowy rząd i takie pytanie miałoby niejako chyba pokazać drogę temu przyszłemu rządowi w przyszłości, nie. Co powinien robić z uchodźcami. Ja myślę, że tego typu pytanie miałoby ukierunkować i nadać ton kampanii wyborczej parlamentarnej. Czyli żeśmy się przy wyborach parlamentarnych zastanawiali nad problemem uchodźców, a nie zastanawiali się nad całą resztą problemów, bo co by nie powiedzieć, problem uchodźców jest problemem w naszym polskim wachlarzu przy różnych zagadnień dosyć marginalnym. I tu jest propozycja, żeby nie rozmawiać o rzeczach istotniejszych dla Polski, tylko żeby rozmawiać o uchodźcach, czyli temat, który budzi bardzo duże emocje, nad którym PiS i towarzyszące mu media i te ściśle partyjne finansowanie ze środków publicznych i ta jego zaplecze medialne, prywatne, pracuje od lat, wyrabiając dosyć dziwny pogląd Polaków na ten temat. No, to jest jakaś ucieczka przed tym, żeby nie rozmawiać przy okazji następnych wyborów parlamentarnych o rządach PiS, tylko rozmawiać o tym, jak wielkim zagrożeniem są uchodźcy. Znaczy, to jest gra raczej pod Prawo i Sprawiedliwość, czy pod prezydenta Dudę? Bo prezydent jakby z uchodźcami nie jest bezpośrednio łączony. Powiedziałbym tak, to jest gra przeciwko
wszystkim tym, którzy nie zgadzają się z linią Prawa i Sprawiedliwości, a przy okazji Kukiza też, narodowców i tak dalej. Ja nie wiem, czy pan prezydent Duda nadal będzie w PiS-ie w 2019 roku. Może będzie u Kukiza, może będzie w ONR-ze. To są jego wybory, tak? Ma do tego prawo. Natomiast z całą pewnością takie narzucanie tematu będzie działało na rzecz tych, którzy prezentują tą formę ksenofobiczną. Chcę zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę, to znaczy ten sposób formułowania problemów referendalnych, jak również daty, no jakby wskazują, że pan prezydent zupełnie nie rozumie idei referendum. To znaczy dla niego referendum ma zastąpić, jak rozumiem, demokrację przedstawicielską i parlament. Bo w przypadku, kiedy wszyscy będziemy odpowiadać na te pytania, parlament nie jest nam do niczego potrzebny. No i tu aż prosi się o jakieś przypomnienie, że po to wybieramy przedstawicieli, że nie każdy z nas jest w stanie zająć się sprawami publicznymi, ponieważ ma swoje prywatne sprawy i że nie wszyscy mamy równy dostęp do informacji i nie wszyscy mamy równe kompetencje, na przykład do pisania konstytucji. Ja w życiu bym się nie podjął wymądrzania na temat fizyki nuklearnej, mimo że mógłbym coś na ten temat przeczytać, ale jednak jest kryterium kompetencji, jest kryterium merytokracji i dlatego konstytucję piszą ludzie, którzy są do tego przygotowani, a nie 37 milionów obywateli, z których część na pewno jest przygotowana, ale pewnie część nie. Mówimy o kompetencjach, a mówiąc o kompetencjach w kontekście prezydenta, mówi się dzisiaj także o wojsku, dlatego że w wywiadzie dla Super Expressu prezydent powiedział, że jego pozycja powinna być silniejsza, bo albo on jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, albo nie. To posłuchajmy, jak ten cytat dokładnie wyglądał. Absurdem jest, że prezydent jest nazywany najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, a w okresie pokoju całe swoje zwierzchnictwo wykonuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej, czyli nie ma w zasadzie żadnej samodzielnej kompetencji. Ja się w zasadzie zastanawiam, czy prezydent dał się tak nabrać autorowi wywiadu, dziennikarzowi, że porusza tak zupełnie różne od siebie tematy i wszystkie no chyba tylko taki mały bunt przeciwko PiS-owi może połączyć. Widać, co pana prezydenta boli, ale akurat znowu na pytanie o te kompetencje, to odpowiedzi na te pytania są na Nowogrodzkiej. Ja chcę przypomnieć, że i w konstytucji, że poprzedni prezydenci w rygorze tej konstytucji, czyli Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski, nie skarżyli się na formułę swojego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Poprzednio były przepisy zupełnie inne, ale Lech Wałęsa także nie skarżył się na swoje zwierzchnictwo, więc być może problem nie jest w konstytucji, tylko w osobie samego prezydenta, który chyba mu troszkę brakuje odwagi, żeby sięgnąć po te swoje kompetencje, bo akurat minister obrony narodowej jest postacią silną, no ale tu jest stare powiedzenie Napoleona, że lew na czele baranów wywalczy więcej niż baran na czele lwów. No jest takie, można odnieść wrażenie, że w Pałacu Prezydenckim u prezydenta Dudy jest taka mała chęć, żeby zrobić jakąś partyzantkę. On jest zachęcany przez opozycję, żeby powiedział: odcinam się od PiS-u teraz, pełna niezależność, ale tej chyba pełnej odwagi brakuje. No nie, ja myślę, że z jednej strony oczekiwanie, że on się tak bardzo odetnie od PiS-u jest nieuzasadnione, no bo jednak on wywodzi się z tego środowiska, ma określone poglądy, ma określony pogląd na świat. Z drugiej strony wyraźne są te pewne u pana prezydenta występujące deficyty w zakresie takiej charakterologicznej niezależności. No, jest już prezydentem drugi rok, za chwilę dwa lata i tutaj nie widać w żadnym aspekcie, łącznie nie wiem, z obsadą personalną kancelarii prezydenta, nie widać tutaj jego jakiejś takiej siły, otwartości i chęci kreowania czegokolwiek. No już o Polsce i projektach nie wspomnę. Z jednej strony na pewno bierze się to stąd, że po prostu nie ma innych pomysłów niż ma PiS, a z drugiej strony, jak sądzę, wiąże się z tym, że ja rozumiem, że po to, żeby
wywalczyć sobie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Trzeba by się było zderzyć z Antonim Macierewiczem, który jest zawodnikiem wagi ciężkiej, a pan prezydent no, jakby cały czas boksuje w juniorach. Wspomniał pan o kancelarii prezydenta. Czy można odnieść takie wrażenie, że polityków PiS-u dzieli się teraz na tych, którzy no, grają z prezydentem, są nieposłuszni PiS-owi i oni trafiają do kancelarii prezydenta i ci, którzy grają z PiS-em i PiS ich przygarnia. No, mam na myśli oczywiście Małgorzatę Sadurską i teraz Halinę Szymańską według najnowszych informacji, która ma zostać nową szefową kancelarii prezydenta. To jest wymiana polityka nieposłusznego na posłusznego nie, w kancelarii? Nie. To Małgorzata Sadurska uchodziła w powszechnej opinii za taką osobę, która była łącznikiem kancelarii z Nowogrodzką, akceptowaną, łącznikiem akceptowanym przez obie strony. Dlaczego odchodzi? Czy jej następczyni będzie wypełniała tą rolę, to zobaczymy. Ja myślę, że te odejścia, bo wcześniej był pan Magierowski, te odejścia z kancelarii wiążą się przede wszystkim z tym, że to jest mało perspektywiczne w kategoriach ścieżki kariery miejsce pracy. I tutaj przejście do rządu, tak jak to zrobił pan Magierowski, czy przejście w struktury parabiznesowe w spółkach Skarbu Państwa, jak robi to pani Sadurska, to jest jakaś perspektywa kariery. Natomiast w kancelarii, kancelaria jest bocznym torem w polityce bieżącej PiS-u. Jest bocznym torem między innymi z tych powodów, o których mówiliśmy, o osobowości i pana prezydenta Dudy, który nie jest ważnym elementem całego układu pisowskiego. Prawdziwa polityka dzieje się na Nowogrodzkiej, prawdziwa polityka dzieje się na Wiejskiej, prawdziwe pieniądze i apanaże są w spółkach Skarbu Państwa, no, a w kancelarii prezydenta zapewne jest miło, ciepło, no, ale jakoś perspektyw wielkiej kariery, rozwoju nie widać. To poruszmy jeszcze temat w takim razie Władysława Frasyniuka i miesięcznicy smoleńskiej. MSWiA stwierdziło w komunikacie, że w Polsce wszyscy są równi wobec prawa, ale tam no, chyba zabrakło tego zapisu, że prawo można zmienić i to prawo zostało zmienione, jeśli chodzi o zgromadzenia, właśnie po to, żeby Władysława Frasyniuka i inne osoby można było wynosić z tych miesięcznic smoleńskich czy innych demonstracji. Powiedziałbym tak, wszyscy są równi wobec prawa, tylko prawo ostatnio przestaje być równe wobec wszystkich i ograniczenia preferujące rządowe demonstracje de facto, takie jak miesięcznice smoleńskie, no, wywołały ten protest obywateli Rzeczypospolitej, do których dołączył się Władysław Frasyniuk. Oczywiście sama blokada tego marszu jest niezgodna z dzisiaj obowiązującym prawem. No, taka jest formuła protestu obywatelskiego, który polega na naruszaniu prawa w imię wartości wyższych, nadrzędnych, jakie protestujący widzą. Ta nierówność przejawia się także w tym, że myśmy chyba już w sobotę wieczór albo w niedzielę rano usłyszeli, jakie zarzuty będą postawione Władysławowi Frasyniukowi, a od roku nie umiemy usłyszeć, nie potrafimy usłyszeć, jakie zarzuty będą postawione policjantom z Wrocławia, którzy tam skatowali człowieka. W momencie, kiedy pani radna jakaś PiS-u z Gdańska została zatrzymana przez policję, bo blokowała legalną demonstrację, pan minister Błaszczak zarządził kontrolę w tamtejszej komendzie. Wczoraj, jak się okazuje, w zasadzie to samo zrobił, dużo mniej agresywnie Władysław Frasyniuk i tej kontroli nie ma. Więc tutaj z tą równością powiedziałbym, ona jest bardzo względna i z całą pewnością Władysław Frasyniuk byłby potraktowany równiej, gdyby był członkiem PiS-u, ponieważ nie jest, to jest jakoś mniej równo traktowany. Czy Władysław Frasyniuk powinien stać się teraz jednym z liderów opozycji, takiej jak kiedyś Mateusz Kijowski? Czy on wczoraj po raz drugi stał się symbolem walki z władzą? Władysław Frasyniuk ma to do siebie, że gdzie by się nie pojawiał, staje się liderem. I myślę, że tutaj nie należy go porównywać do Mateusza Kijowskiego, który jakoś tam próbował, jak się okazuje, niezbyt udanie zbudować swoją pozycję. Władysław Frasyniuk swojej pozycji budować nie musi. Ma pewien instynkt, który go gubi, a mianowicie instynkt stawania po stronie tych, którzy są słabsi, instynkt stawiania po stronie tych, których uważa za krzywdzonych, dlatego nie potrafi siedzieć spokojnie w domu. Z całą pewnością tutaj wiele zależy od PiS-u, ale wydaje się, że w PiS-ie zapadła już decyzja, żeby wykreować Władysława Frasyniuka na jednego z przywódców opozycji. No bo oczywiście mamy zapowiedź sądu, czyli to będzie okazja do kolejnych demonstracji. No bardzo chciałbym
zobaczyć ten sąd, który skaże Władysława Frasyniuka na trzy lata, które mu grożą, czy skaże go jakkolwiek. Mam wrażenie, że PiS już ogarnęło szaleństwo władzy. Szaleństwo władzy opisywane wielokrotnie, przejawiające się w tym, że władza żyje w pewnym kokonie, w pewnym bąblu, do którego nie docierają sygnały zewnętrzne, docierają tylko głosy pochlebców i panuje powszechne przekonanie o własnej racji. Na takie akty nieposłuszeństwa obywatelskiego rząd może zareagować na kilkadziesiąt sposobów. Ten postępowanie restrykcyjne, historia świata, nie tylko Polski, dowodzi, że ten wybór najbardziej restrykcyjnych środków jest największym błędem, jaki może rząd w tej chwili popełnić. Wszystko wskazuje na to, że rząd dokładnie w tą stronę dąży. Marcin Celiński z magazynu Liberté był gościem raportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z kolejnymi tematami w raporcie, także politycznymi, wrócimy po krótkiej przerwie. Proszę zostać z nami.